profilaktyka, wczesna diagnostyka, konsultacje społeczne i zniesienie limitów na świadczenia szpitalne. To niektóre z rekomendacji przedstawionych podczas debaty Zdrowie po wyborach. Kluczowe wyzwania, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Senackiej Komisji Zdrowia, samorządu, personelu medycznego czy Okręgowej Rady Lekarskiej. Magda Sincewicz. Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem w województwie śląskim. Zajmuje 188 km kwadratowych, więc szybka pomoc lekarska ma tu olbrzymie znaczenie. Tymczasem obecne jej funkcjonowanie nie jest dobrze odbierane zarówno przez przedstawicieli samorządu, jak i samych mieszkańców. Jeżeli chcemy, żeby Polacy byli szybko i efektywnie leczeni, służba zdrowia wymaga dużych zmian. Zmian, które będą miały bezpośredni wpływ nie tylko na medyków, ale przede wszystkim społeczeństwo. Do zrobienia jest wiele. Przede wszystkim dostęp do usług specjalistycznych. Bezwzględnie. Z tym są problemy, bo jeszcze tam do lekarza rodzinnego jakoś takoś się dostajemy, ale specjalista to są bardzo odległe sprawy. Bo jestem, wie pani co, po tyle operacjach, że ja już mam dość tego. Bardzo. By nie było jeszcze gorzej, eksperci spotkali się w Dąbrowie Górniczej na specjalnej debacie. Przedstawili rekomendacje, które wcześniej złożyli w Senacie na ręce marszałka. To są wszystko rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia, oczywiście finansowania, tematy związane z kadrami medycznymi, z systemem, z całą strategią zmian systemowych, ale także kładziemy duży nacisk na zdrowie publiczne, które w tym momencie staje się najważniejsze, ponieważ zdrowotność społeczeństwa jest w tej chwili naprawdę w katastrofalnym stanie. Świadczy o tym choćby dług zdrowotny po epidemii, 500 tysięcy osób oczekujących na leczenie szpitalne czy 4 miliony osób, które stoją w kolejce do specjalistów. Specjalistów, których jest coraz mniej. Są finanse, ale przede wszystkim teraz kadry. Kadry i jeszcze raz kadry. Widzimy na terenie Śląska, że co rusz zamykają się któreś oddziały. Okresowo udaje się to potem dyrektorom, prezesom odbudowywać, ale to rzutuje na proces udzielania świadczeń zdrowotnych. No, pacjenci są zagubieni coraz bardziej w tym systemie. Systemie, w którym bezpieczeństwo pacjenta jest na pierwszym planie. Nie można jednak zapominać o kadrze. Żeby te osoby wchodzące do zawodu były potem prawidłowo przygotowane, by świadczone usługi były jak na najwyższym poziomie, bo to jest bardzo ważne. Organizacja, finansowanie i prawidłowo przygotowany personel do świadczenia usług medycznych. Prób podjęcia dyskusji było wiele, ale nie odniosły spodziewanych rezultatów. Prób łatania dziur nie można nazwać reformą czy celem, do którego należy dążyć. By móc go osiągnąć, trzeba wziąć pod uwagę zdanie tych, którzy bezpośrednio są związani ze służbą zdrowia. Bez lekarzy nie powinno się rozmawiać o leczeniu. Już mieliśmy doświadczenia, że politycy byli mądrzejsi. No i nie zawsze to dobrze wychodziło, więc myślę, że trzeba wrócić do rozmów, do tego, żeby planować, jakie mają być zmiany, które będą korzystne. Dlatego rekomendacje przedstawione przez ekspertów cały czas będą poddawane debacie społecznej.